Pani marszałek, panie ministrze, Wysoka Izbo. Wypowiadam się jako były dyrektor szkoły, a jednocześnie społeczny kurator sądowy przez kilka lat. I miałam sukcesy zarówno w jednym, jak i w drugim. I chciałabym powiedzieć, że wysłuchując tej ustawy, projektu tej ustawy, którą pan minister przedłożył, gratuluję bardzo serdecznie tego i całkowicie się zgadzam z zaproponowanymi rozwiązaniami, ponieważ mimo, że tych rozwiązań nie było, ja je stosowałam, między innymi właśnie gdy jest tutaj przedstawiona nowa instytucja, czyli aby nie kierować do sądu jakichś drobnych przestępstw, czy może nie przestępstw, ale jakichś złych zachowań, ale te środki wychowawcze, aby były w szkole. Ponieważ prowadziłam małą szkołę, walczyłam o tych uczniów, aby było jak najwięcej, bo mieliśmy potencjał, przyjmowałam dzieci z różną przeszłością. I żadne z nich nie wyszło z tej szkoły zgubione. Każde z nich bardzo dobrze funkcjonuje dzisiaj w życiu. Dlatego też uważam, że to podejście dyrektora, nauczyciela tu w tym miejscu, to dziecko bardzo mobilizuje do tych dobrych zachowań. Dziękuję. I prosiłabym, aby tą instytucję absolutnie utrzymać. Dziękuję pani poseł.